Witam Was z tej strony Max do 890. To jest mój krótki komentarz do filmiku Muzyczna inspiracja programem Dance Mix Charts z muzycznego radia Jeleniagóra. Jak Wam mówiłem, bo chyba nie rozznaliście się w słowie, które Wam powiedziałem, co i jak, więc Wam objaśnię teraz rysunkowo, schematycznie. Tu jest Wasze radio, większe lub mniejsze. Tutaj zaraz Wam wysunę. Tu są Wasze kolumny. Głośnik basowy, średni i wysokich tonów. To jest zestaw JVC. Tak jak Wam mówiłem w tym filmiku do wrażeń muzycznych, możecie użyć też większych bądź mniejszych, zależy to od waszego budżetu, który posiadacie, oraz potrzebujecie drewniane łóżko stare z lat chyba z 50. albo 60. z tego co pamiętam. Tak samo jak kolumna, z zewnątrz jest pudło, a w środku jest membrana. Membraną będą te stare sprężyny, które tutaj są. I co dalej? Możemy włączyć radio, czy macie wzmacniacz, czy MP3 podłączyć pod dużą wieżę. Położyć się. Najlepiej to było zrobić spodnie od dresu, bez skarpetek i t-shirt, taki może być ten. Kolumny są rozstawione, jedna jest około 20 cm tutaj na środku i druga tak samo rozstawiona. Głośniki basowe idą tutaj centralnie w tym miejscu. Tu jest pierwsze wzmocnienie tego stelaża i tu jest też pierwsze, do tego momentu. Co więcej, kładziecie się na łóżku i słuchacie muzyki. Uważam, że takie doznania muzyczne, które tutaj doznacie na tym, wzbogacą Waszą wyobraźnię. Jeśli ktoś by nie miał łóżka takiego drewnianego, bo to nie wiem, czy będzie możliwe teraz to dostać gdzieś na giełdzie antyków staroci, może być materac dmuchany podwójny, z tym, że to jest drzewo, a Wy będziecie mieć tą tańszą wersję na materacu dmuchanym na dwie osoby. Dlaczego na dwie osoby? Bo będzie się dopiero schodził dźwięk i kolumny wtedy stawiacie w ten sposób. Stawiacie z przodu i z tyłu, albo po rogach stawiacie w ten sposób. I też się kładziecie bez żadnego tam pod siebie podłożonego prześcieradła lub coś podobnego i próbujecie. Ja próbowałem na tym i naprawdę im lepszy był sprzęt pożyczony, wypożyczony od kogoś. Ja nie mówię o takich małych klunach, ja mówię już o takich większych klunach, które by się tutaj zmieściły, prawda? Nie grając głośno, naprawdę ta cała wibracja tego łóżka, praktycznie Wy jesteście w tej membranie, w tym całym głównym basie średnich i niskich i wysokich tonów, naprawdę są doznania superanckie. Polecam to poeksperymentować z tym i piszcie tutaj w komentarzach pod tym filmikiem, czy Wam się to spodobało, czy nie. Na razie to tyle, pozdrawiam Was, Max D890.